uroczystość wszystkich świętych, uroczystość, którą na nowo odkrywamy, choć z pewnością za chwilę po tej mszy wielu z nas uda się na cmentarz, by modlić się za naszych zmarłych, by oddać im cześć, okazać im naszą pamięć, miłość. Nie bójmy się iść dzisiaj na cmentarz. Są oczywiście tacy, w cudzysłowie ortodoksyjni katolicy, którzy powiedzą, że na cmentarz to się idzie jutro, nie dzisiaj. Zobaczmy, że w liturgii mszy świętej, gdy mówimy o świętych, o Matce Najświętszej, męczennikach, apostołach, świętych patronach, również obok, w następnych wersetach, mówimy o zmarłych. Bo święci ci ogłoszeni kiedyś też umarli. A więc nie bójmy się, żeby to łączyć raz. Ale dzisiaj Kościół szczególnie chce pokazać nam na nowo świętość. Nie tylko świętość jako nasze powołanie, bo ciągle to powtarzamy, jesteśmy powołani do świętości, ale świętość jako rzeczywistość naszego życia już tu i teraz, jako doświadczenie łaski, które Bóg chce, abyśmy świadomie przeżywali. Czym jest ta świętość? Pięknie mówi dzisiaj liturgia słowa, co roku czytamy te same czytania i co roku się inspirujemy, by odkrywać świętość w nas i pośród nas. Apokalipsa, przepiękna księga Kościoła, dzisiaj pokazuje nam obraz wielkiego tłumu, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, z wszystkich pokoleń, ludów i języków. I słyszymy, że są opieczętowani. Co to znaczy, że są opieczętowani? Pieczęć, którą aniołowie dają na czoła tych zbawionych i świętych, to znak, który ocala życie. Pamiętamy z księgi Ezechiela, to ci, którzy nie praktykowali bałwochwalstwa, którzy oddawali cześć jedynemu Bogu. Opieczętowanie to znak wybawienia. Nie, że ten znak miał ich uchronić od śmierci. Oni są przez śmierć, przez próbę śmierci przeszli, bo każdy człowiek przez tą próbę musi przejść. Ale to znak zwycięstwa. Śmierć nie jest końcem. Śmierć jest dopiero początek właściwego życia. Wyryte mają na czołach imię samego Boga. To są święci. I słyszymy dalej, że mają białe szaty. To znak czystości. To znak duchowego stanu człowieka. Mają w rękach palmy. To znak wolności. Znak zwycięstwa. I dalej starzec mówi, że oni pochodzą wszyscy z wielkiego ucisku. Z jakiego ucisku? Możemy odnieść te słowa do słów Jezusa w kazaniu na górze, które usłyszeliśmy. Wielki ucisk to doświadczenie ubóstwa, smutku, cichości. To doświadczenie ludzi, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. To ci, którzy za wszelką cenę innym okazują miłosierdzie, którzy są czystego serca, którzy wreszcie cierpią prześladowanie. Doświadczenie ucisku, codziennego życia, smutku, przeciwności, trudów, choroby, cierpienia. To jest kuźnia świętości. To miejsce, gdzie ta świętość nasza także wzrasta i staje się coraz bardziej piękna i dojrzała. I wreszcie słyszymy, że opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Opłukać szaty w krwi baranka to znaczy być zanurzonym w tajemnicę Chrystusa.
Cierpienie bez Chrystusa nie ma sensu. Cierpienie bez Chrystusa upadla człowieka, niszczy człowieka, upokarza człowieka. Ale w Chrystusie człowiek cierpiący, doświadczający różnych ucisków, idzie drogą do wolności, do zwycięstwa. Staje się świętym. Drugie czytanie z listu świętego Jana mówi i zaprasza nas do patrzenia. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Bo świętość to owoc miłości Boga w nas. Święto to uczestnictwo w życiu Boga, bo tylko Bóg jest święty. Świętość to stawanie się podobnym do Boga. Świętość to duchowa przygoda, w której uczestniczymy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie. I wreszcie autor natchniony mówi, świętość to pokładanie nadziei w Bogu. To znaczy uświęcanie się. Codziennie próbujemy pokładać w Bogu nasze nadzieje, powierzać Mu nasz los. To jest ten proces uświęcania, czyli wzrastania w świętości. Kochani, 1 listopada jesteśmy zaproszeni, by patrzeć w niebo. Ale świętość to nie tylko niebo, to nie tylko ta wspólnota zbawionych w niebie. Świętość to także doświadczenie wspólnoty Kościoła, bycia we wspólnocie sióstr i braci, których łączy wiara, chrzest i łączy wspólna nadzieja na życie wieczne. Popatrzmy, taki przykład bardzo prosty. Święty Paweł, gdy pisze swoje listy, często adresuje je do świętych Kościoła. Święci, bo oni żyją wiarą, bo oni odpowiedzieli na Ewangelię, która była im głoszona. To nie są jacyś ludzie super doskonali. Przecież w tych listach święty Paweł wielokrotnie swoich adresatów ostro nawet upomina. Wzywa ich do przemiany, do refleksji, do ciągłego nawrócenia. Ale nazywa ich świętymi. Popatrzmy, jesteśmy w świętym Kościele. Często mówimy, tak, święty, bo Bóg jest pośród nas. Ale nie zapominajmy, że Kościół jest święty, bo my go tworzymy. Tak, z naszymi słabościami, ale jesteśmy świętymi, bo codziennie doświadczamy świętej łaski Boga. Uczestniczymy w świętej liturgii, ją sprawujemy, świętą Eucharystię razem. My nie jesteśmy ludźmi jakiejś drugiej kategorii, gdzieś tam w kruchcie. Nie, jesteśmy jedną wspólnotą, celebrujemy świętą Eucharystię, bo jesteśmy świętymi. Bóg daje się nam do ręki, staje się naszym pokarmem, bo jesteśmy świętymi. Uczestniczymy w świętych sakramentach. Przyjęliśmy chrzest święty. Pójdziemy może, gdy czujemy grzechy, do świętej spowiedzi. Po co? By się uświęcać, by w tej świętości ciągle wzrastać. Każdy z nas co dzień bierze do ręki Pismo Święte, Słowo samego Boga. Bóg do nas mówi, do swoich świętych wybranych, dzieci Bożych. Daje nam swoje święte Słowo, by ono nas prowadziło, umacniało i uświęcało. Przychodzimy do miejsca świętego. Przecież nasza świątynia parafialna jest naszym miejscem świętym, gdzie doświadczamy obecności Boga. Kochani, 1 listopada patrzymy w niebo, tak, ale patrzmy też na siebie. Patrzmy na naszych siostry, na naszych braci. Odkrywajmy życie wiary w nas. Odkrywamy to życie w świętości, które jest już naszym udziałem. Chyba zbyt bardzo zwracamy uwagę na nasze słabości, na grzechy, upadki, niedoskonałości. My uwielbiamy pokutować, uwielbiamy bić się w piersi,
Uwielbiamy się upokarzać, poniżać w naszych grzechach. A za mało chyba w naszym życiu jest dostrzegania świętości i tej radości z tego, że jesteśmy we wspólnocie świętych, że łączy nas jedno powołanie do zbawienia i życia wiecznego w zmartwychwstaniu Chrystusa, że idziemy razem ze świętymi, naszymi siostrami i braćmi do nieba, do naszego domu, gdzie jest nasz Ojciec kochający i miłosierny, gdzie jest nasz zmartwychwstały Pan, gdzie jest poczet świętych, którzy dzisiaj podczas liturgii będą z nami się modlić, jak podczas każdej Eucharystii my nieustannie wielbimy Boga ze świętymi aniołami i nie jesteśmy chórem gorszej kategorii, bo jesteśmy świętymi tu na ziemi. Kochani, ten dzień 1 listopada odkrywajmy dar świętości. Jesteśmy do tej świętości powołani, ale to nie jest jakiś cel gdzieś daleko nieosiągalny. My już w tej świętości uczestniczymy przez łaskę Pana Boga, przez współpracę z darem Jego miłości, przez to, że zostaliśmy opieczętowani, że Jego imię jest na naszym czole, a nasze imiona są wyryte na Jego rękach, że jesteśmy otuleni już teraz Bożym miłosierdziem, Bożą łaską. Jesteśmy świętymi i w tej świętości co dzień wzrastamy, uświęcamy się, odkrywajmy tę duchową przygodę, tę przygodę świętości, odkrywajmy ten dar łaski. Cieszmy się, że Bóg jest blisko nas, a to nam pomoże naprawdę jeszcze lepiej, z większym entuzjazmem przekraczać te granice grzechu, zwyciężać i mieć tą palmę zwycięstwa w ręku. Bo wtedy, gdy ja pozytywnie myślę, gdy odkrywam w sobie dary łaski, moc Ducha Świętego, wtedy duchowe zmagania są łatwiejsze, wtedy wyzwania życia są łatwiejsze, wtedy ten ucisk, którego doświadczamy każdego dnia, nie będzie nas upokarzał, ale odkryjemy, że jesteśmy ludźmi błogosławionymi, szczęśliwymi, bo jesteśmy dziećmi Boga i doświadczamy już teraz Jego zbawienia i łaski. Amen.